Około 700 g ziemniaków obrałam ze skórki, a teraz kroję w talarki. Jedną cebulę kroję w półplastry. . 250 g pieczarek również kroję w półplastry. Dwa filety z kurczaka nacinam z jednej strony w ten sposób. Następnie doprawiam pieprzem oraz solą i dokładnie wcieram przyprawy. Z kolei obtaczam w mące pszennej. Na patelni roztopiłam 40 g masła i smażę filety po kilka minut z każdej strony. Pod koniec smażenia dodaję 4 ząbki czosnku pokrojone w drobną kostkę i rumienie. Po tym czasie dodaję 1 łyżkę miodu, 2 łyżki sosu sojowego oraz 100 ml białego wytrawnego wina. Całość dokładnie mieszam i smażę, aż cały płyn wyparuje. Przepyszne, aromatyczne mięso mamy gotowe. Teraz na odrobinie oleju zeszkliłam cebulę, dodaję do niej pieczarki, doprawiam solą oraz pieprzem, całość dokładnie mieszam i smażę kilka minut. Gotowe pieczarki z cebulą zdejmuję z ognia. Na tą samą patelnię dodałam trochę więcej oleju, wykładam ziemniaki, doprawiam je sporą ilością ziół prowansalskich oraz soli, przykrywam i smażę na złoty kolor od czasu do czasu mieszając. Po tym czasie dodaję pieczarki z cebulą. Doprawiam do smaku ostrą papryką oraz solą. Całość dokładnie mieszam i smażę jeszcze chwilę. Nasze pyszne danie jest gotowe. Ja życzę Wam smacznego i zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału.